Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że spędzasz bezsenne noce, zamartwiając się o rzeczy, które mogą nigdy się nie wydarzyć, a nawet jakby miały się wydarzyć, to szansa na nie jest wyrażana w promilach? Więc poznaj Martę, 35-letnią menedżerkę w dużej korpo, która mistrzowsko opanowała sztukę zamartwiania się na zapas. I Marta leży w łóżku, wpatrując się w sufit. Jest trzecia nad ranem, a jej myśli krążą wokół prezentacji, którą ma wygłosić za 2 tygodnie. A co jeśli zapomnę tekstu? Co jeśli szef mnie wyśmieje? A może stracę pracę? Te pytania bez przerwy bombardują jej umysł. I co by się stało, gdyby Marta zamiast zamartwiać się zaczęła myśleć i planować na zapas? To właśnie sugerował Winston Churchill, mówiąc: zamartwianie się na zapas zastąpmy myśleniem i planowaniem na zapas. I wyobraźmy sobie alternatywny scenariusz. Marta zamiast leżeć bezczynnie z bebechem do góry i martwić się, wstaje i zaczyna planować. Rozkłada prezentację na mniejsze części, ustala harmonogram przygotowań, myśli o potencjalnych pytaniach i przygotowuje na nie odpowiedzi. Ale jak dokładnie przejść od zamartwiania się do produktywnego myślenia i planowania? Oto kilka kroków. Pierwszy krok: zidentyfikuj swoje obawy. Marta zapisuje wszystko, czego boi się w związku z prezentacją. Dwójeczka: przekształć obawy w pytania. Zamiast boję się, że zapomnę tekstu, Marta pyta, jak mogę się upewnić, że nie zapomnę tekstu, jak mogę się upewnić, że będę dobrze przygotowana. Trójeczka: znajdź rozwiązania. Na każde pytanie Marta szuka konkretnych odpowiedzi, na przykład może ćwiczyć prezentację przed lustrem lub nagrać się i odsłuchać. Stwórz plan działania. Marta ustala, co i kiedy zrobi, aby przygotować się jak najlepiej. I skup się na tym, co możesz kontrolować. Tak jak stoicy to mówili. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Czyli Marta nie może kontrolować reakcji szefa, ale może kontrolować jakość swojego przygotowania. Więc jest spora różnica w takim myśleniu. Więc stosując te kroki, Marta zauważa, że jej niepokój maleje, a pewność siebie wzrasta. I zamiast marnować energię na zamartwianie się, wykorzystuje ją do produktywnego działania po prostu. I Churchill, który prowadził Wielką Brytanię przez mroczne dni II wojny światowej, doskonale rozumiał wartość planowania na zapas. I w obliczu ogromnych wyzwań, zamiast poddawać się strachowi, skupiał się na konkretnych działaniach i planach. I pamiętajmy, że zamartwianie się na zapas to nic innego jak marnowanie po prostu twojej wyobraźni. Zamiast wyobrażać sobie najgorsze scenariusze, możemy wykorzystać naszą kreatywność do tworzenia rozwiązań i planów i po prostu myśleć pozytywniej. Więc wróćmy do Marty. 2 tygodnie później stoi przed publicznością, pewna siebie, dobrze przygotowana, i prezentacja odnosi sukces, który oczekiwała. Szef jej gratuluje. Marta uśmiecha się, wspominając nieprzespane noce sprzed 2 tygodni i myśli: gdybym wiedziała wtedy, co to wiem teraz, oszczędziłabym sobie wiele stresu. I zastosowanie filozofii Churchilla może przynieść korzyści nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym. I czy to planowanie wakacji, organizacja ważnego wydarzenia rodzinnego, czy przygotowania do egzaminu, czy zaplanowania czegokolwiek, co wymaga po prostu planowania. Myślenie i planowanie na zapas zawsze przyniesie lepsze rezultaty niż po prostu leżenie, wpatrywanie się w pustkę i zamartwianie się. I myślę, że to jest oczywiste. Więc pamiętaj, że przyszłość jest niepewna i nie wszystko możemy kontrolować, ale możemy kontrolować nasze przygotowania, nasze podejście do wyzwań. Więc następnym razem, gdy złapiesz się na zamartwianiu, to zatrzymaj się i zadaj sobie pytania: co mogę zrobić teraz, aby lepiej się przygotować na to, co po prostu nadejdzie w przyszłości? Więc to by było na tyle. Ja dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.